Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Fire Commander. Zobaczmy, co w dniu dzisiejszym będziemy mogli zrobić i komu pomóc. Sprawdźmy może najpierw naszą załogę, jak tu wygląda sytuacja. Larry jako technik, no tutaj odpoczywa. I dalej mamy, zobaczmy, rekrutacja, nie mamy nikogo tego do zatrudnienia. Niestety. No dobrze, czy ktoś trenuje? Nikt nie trenuje. To może okej. To sprawdźmy, jakie mamy zlecenia. Co tutaj się dzieje? Południowe doki. No dobra, weźmy to. I teraz tak, technika byśmy potrzebowali. Kuźwa, no. Alary odpoczywa, cholerka, to jest no straszne w tym momencie. To może inną misję. Zobaczmy tutaj, czy tutaj technik będzie nam potrzebny. Tak, też technik będzie, byłby potrzebny praktycznie, a tu, co tu się dzieje? O, train crash, no to na pewno. To dobra, to zrobimy inaczej, ja go niestety no muszę ściągnąć, bo jak inaczej. Chcąc, nie chcąc, no to zobaczmy to tak. Larry już jest. Teraz tak. Weźmy może Francesa. Do tego weźmy... weźmy może Safię. I weźmy Larego, bo paramedyk się może przydać. No i wystartujemy z misją. Sprawdzimy, czy sobie poradzimy. Pytanie brzmi, czy ten technik faktycznie jest niezbędny. We need a technician to enable vehicle access to the scene. No i dobra. Aktywną pauzę mamy. I teraz rzecz jest następująca. Mamy tutaj kilka ognisk, które trzeba byłoby rozwalić. To teraz tak. Jak my mamy tam wejść? O to jest pytanie. Czekajcie. Musimy się dostać tutaj. No to on niech to rozwala. No nie ma wyjścia, bo bramę trzeba otworzyć. Tych bym podsunął już trochę bliżej. I zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w stanie już tu cokolwiek zdziałać. No, synu, działasz czy nie działasz? Okej, rewelacja. Dobra, ty już tutaj sobie to gaś. Ty też. Ty ciśniesz, misiaczku. I ty też tutaj ciśnij. O, w ten deseń. A ty uratuj tę panią. A, mamy jeszcze tutaj. Dobra, podjedziemy sobie karetką. Beczkę też podstawimy. I zaraz zobaczymy. Ach, tam pojazd jest, cholera jasna. Kurde, szczerze powiedziawszy, przydałby się pojazd gaśniczy. Dobra, chłopaki tutaj sobie cisną. Misiu! Ratownik stoi i się kuźwa patrzy. Dobra. Dobra, to uratujcie jeszcze tego. No dobra. Czy ktoś tu jeszcze wymaga pomocy? Dobra, chodź szybko, bo ty się parzysz. My potrzebujemy, słuchajcie, gasić ten samochód. No, dawaj, bo tę kameretkę muszę stąd zabrać. Tylko nie wgramą się w pojazd. Dobra, super. My ogarnijmy tutaj może ten pożar. Karetkę wycofamy, beczkę podstawimy. Beczka, żeby stała jak najbliżej. Wszystkich mamy ewakuowanych. Jest bardzo dobrze.
Ciebie bym tu poprosił. Misiaczku. Dobra, chłopaki sobie już tam poradzą z tego, co widzę. Safi za chwilę wody będzie brakowało i Franceskowi też. Więc trzeba będzie ich dotankować. I mam nadzieję, że tutaj chłopaki poradzą sobie z dogaszeniem tego wszystkiego. A, oni pomagają jeszcze tutaj Safia z Francesco. A, no właśnie. No toście pomogli. Okej, okay, dobra. Ja proponuję, żeby wszyscy się teraz dotankowali elegancko i zajmiemy się tą stroną, bo... Nie ma sensu kozaczyć, kurna, i iść z niepełną butlą, bo po co? Dobra, widzę, że tutaj Larry zaraz będzie pełny. Super, Larry, elegancko, fajny jesteś. Dobra, ty się zajmij tu, ty się zajmij może tu, tylko się nie wgramol w ten, w ognicho. No i ciśniemy. Oj, tam by trzeba było ten samochód chronić, bo tutaj ogień. Trochę niebezpiecznie. Tak niebezpiecznie blisko jest tego pojazdu. Kuźwa, próbuję to obkręcić, ale... Wiecie, klawiszami dam radę? Nie. No kurde... Pa, no jak... Normalnie mi się zacięło to. Oj, oj, przepraszam! Ja nie chciałem. Przestawiłem im tam. O! Dobra, słuchaj, mistrzu! Dawaj to tu. Gaś to. Bo to zaraz na samochód mi przejdzie. Mamy 35% uszkodzeń, więc no nie jest jeszcze tak masakrycznie źle. O, no i elegancko. No i dobra, $1600 zarobione. Wróćmy do domu. No i sprawdźmy, your budget now allows to upgrade equipment. Dobrze, odblokowałem jakieś tam osiągnięcie na Steamie, a nie zdążyłem przeczytać. Dobra, go to the garage section. No i zobaczmy. Odblokowała nam się sekcja garażu. No i teraz... żeby zwiększyć jakby szansę na ukończenie misji, powinniśmy używać wyższej jakości sprzętu i tak dalej. No dobra, ja to rozumiem. Natomiast... water tank... provides better fire protection. No dobrze, ale ja na razie sobie to odpuszczę. No co my tutaj byśmy mogli wziąć? Water tank. Provides firefighters with bigger water supply. No to bym mógł wziąć, wiecie? Ale, no dobra, weźmy. Albo nie, na razie nie, na razie się wstrzymam. Bazujmy na tym, co mamy. Chciałbym zobaczyć tę misję. I wybierzmy sobie może tak, bo ja bym chciał jeszcze Safię rozwinąć. I Francesa też, i dodatkowo, no, Larry jest potrzebny również. A, to jest Larry Talbot, a to jest Larry Witczak. No, kuźwa, chyba, no nie wiem, brata, bracia? Z innej matki. Dobrze, no ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej i zobaczymy tym razem, co nas spotka. The curator couldn't say exactly in which of the buildings we should look for the missing employees. And they also didn't know where we should look for the exhibits. So we need to make sure to check the whole area precisely. No dobra, będziemy mieli aktywną pauzę, to ich wszystkich tam porozstawiamy po kątach. Teraz tak, jakbym chciał to zrobić? Tutaj mamy... O kurde, co to jest, dziecko? Nie, statuetkę mam ratować? A tu w ogóle dzieła sztuki są! Okej, okay, to o to chodzi, no to tak, to, ale jak ja mam to uratować? Do karetki mam to wsadzić? No ciekawa sprawa. Dobrze, tak czy inaczej, ludzie są potrzebni, ludzie w pierwszej kolejności idą, okay. Więc ogarniamy to może w ten sposób. Tutaj ja bym zabezpieczał ten samochód, bo może być problem. Ty zrobisz tak, albo nie, ty to weź tę statuetkę, bo ja nie wiem, o co z tym chodzi. Jeszcze raz coś takiego robię. I karetkę bym podstawił może tutaj. Impossible, no właśnie, no tego się obawiałem. No to podjeźdź właśnie chociaż tutaj.
No dobra, ciśniemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. O ja cię kręcę, tu się wszystko hajsuje. Ło, tych dzieł sztuki to jest od groma. No dobra, ja nie wiem, czy mi się uda wszystko uratować. Secure... Aha, 8 obrazów, 4 statuetki, ja pierdykam, to... Dobra, bierz to. Oj, czekajcie, bo... Dobra, to... Dobra, ktoś się parzy, nie wiem kto. Dobra, ty mistrzu, bierz to. Dobra, gaś to. Teraz tak, no kuźwa, latanina po tym. Kto się gdzie się parzy? Ranches? Gdzie ty się parzysz? Co ty odpierdzielasz, gościu? Dobra. Ile tam? 5 uratowałem. Okej, ci już tutaj są, to można gasić. O kuźwa, ale się narobiło. Dobra. Nie, złap obraz, kurde, obraz! Nie mogę obkręcić tego. Cholerny świat i przeklęte krowy, no patrz. O, tutaj rączka była gdzieś. O, łap ten obraz do cholery. Dobra, i psikaj. 7 obrazów, gdzieś jeszcze jest jeden, słuchajcie. Gdzieś, o, tu. Dobra, mistrzu, weź uratuj te obrazki, bo... Mały problem wystąpił. Okej. Dobra, jeszcze gdzieś jest figurka, słuchajcie. Jakaś. To kuźwa nie widzę. I to jest problem, bo nie widzę. Figurka, figureczka, figurunia. Gdzie ty jesteś, no? O, masz, komu się skończyła? Frances. Dobra, chodź Frances, ty idź tam ratować, kuźwa, to wszystko, samochód zaraz wybuchnie. Chyba już w laptopach. Dobra. Ty się napełniaj. Łożesz ty, synu, ale jaja. Psikasz tam? To psikaj. Tu by trzeba było zacząć gasić to wszystko. Kurczę, no nie uratowałem jednej figurki, no i nie wiem, gdzie ona jest, no. Nie mogę zobaczyć. A ty może byś gasił, kuźwa, ty. O, dobra, elegancko, żeś pomyślał. Hono. Tutaj mamy... Kuźwa, to się wszystko jara, ja cię kręcę. No przydałby mi się samochód taki do samodzielnego gaszenia. Ja pierdziele. Kto tym razem? Safia. Chodź, Safunia. Ja nie wiem, czy to mi zaliczy tę misję, bo nie uratowałem jednej figurki. Ale ja po prostu jej tu nigdzie nie widzę, a przekręcić nie wiem, bo się... O, teraz mogę, dobra. Jest i figurka. Dawaj, mistrzu, kuźwa. Pa. Ciekawe, to chyba muszę najpierw ugasić, żeby móc tu zgarnąć. Dobra, chodź, Safunia, chodź. Pomożesz. Dobra, misiaczku, czy ty mógłbyś jakby... tę figurkę zgarnąć? O. Elegancko, dobra, gaś to wszystko tu. Te drzewa to może się wypalą. Safia. Dobra, kto tym razem? Ty. Dobra, tankuj się. Kto jeszcze potrzebuje? Ty. Tankuj się. Kto ma? Frances. Frances, psikasz tam coś? Psika. Dobra, ten samochód trzeba... Ja nie wiem, czy on jeszcze jest w całości, czy już nie. 18% fire damage. Oni tam się uzupełniają, dobra. Cholera, ja mam za daleko tę beczkę. No kurna, że akurat ten wjazd jest zastawiony, nie można wjechać. Szkoda. Safia tutaj gasi? Tak? To dobrze. Chłopaki, no. Jak normalnie... Jak bracia, słuchajcie, no naprawdę, jak bracia. Oni nawet razem się napełniają, razem się spuszczają, także od małego, nie? Elegancko jest po prostu.
Dobra, Frances się wypultał z wody, to żeby mi się zaraz to kurde nie rozprzestrzeniło wszystko. Dobra, Sofunia to by mogła tak się trochę pospieszyć, bo zaraz mi się ten ogień tutaj z tych drzew może rozprzestrzenić z powrotem tu i zająć wszystko. Natomiast, no na całe szczęście te dzieła sztuki żeśmy uratowali, tak? Czy co to tam było? Chłopaki, no kuźwa, ale dogaj, żeś to ciulu, no co ty, porąbało cię, gasisz kuźwa na pół gwizdka i jo. Safia mądra ugasiła wszystko elegancko i... No, to szkoda, że nie jutro, kuźwa, żeś się wziął i... Safunia, gdzie ty biegniesz gasić? Co ty biegniesz, psiteczko? Co będziesz robiła? Co? Powiedz mi. A ten gdzie się wgramolił? O ty panie. Kuźwa, opie. Pomyśl głową. Oj, coś wybuchło. Safia się wypultała z wody. Tutaj, a samochód tutaj wybuchł. No trudno się mówi. 24% uszkodzeń. Frances tam dzielnie walczy. Tak, to Frances jest? Tak, dokładnie. Sofunia, ty... A, lecisz, dobra. Gdzie jest ten ciulek? Tutaj sobie ciśnie. To dobrze. Te drzewa, nie wiem, czy one się same wypalą, czy nie. Mam nadzieję tylko, że mi tutaj nie przejdzie na budynek z powrotem, bo to już mamy ugaszone. 25% uszkodzeń. Nie jest jeszcze tragicznie. Okej, dobra, wszyscy się prawie się wypultali. Frances cały czas walczy. No to dobrze. Niech walczy. Natomiast tu obawiam się, że zaraz znowu będziemy... O, już mamy pożar z powrotem. Dobra, propozycja jest taka, żeby to chronić tutaj. Safia, dasz radę. Dzielna psitka jesteś. Dobra, Frances, ty jeszcze masz wodę, to tutaj ogarnij ten temat, jakbyś mógł. Bo czasu nie ma. Dobra, Miszuniu, ciśniesz tędy, a twój wracholek to zaraz od drugiej mańki będzie cisnął. Dobra, no to... Dajesz. Zaraz Frances się wypali. Wypulta z wody, wypali. Ale tutaj mamy super sytuację, bo wszystko ugasił. I to sam. Tam z niewielką pomocą, bardzo drobną, tak na dobrą sprawę, ale dał radę. Tego tu zużyjemy do końca, może coś jeszcze tam zrobi, zanim pójdzie się tankować, bo jemu też już woda się kończy w zbiornikach. Chłopaki tam gaszą. Jest elegancko, 27% uszkodzeń. Ciśniemy. Dobra, chodź Frances, bo ty masz prawo, kurczę, tutaj potrzebować więcej wody. Co tu się jeszcze? O! Dobra, coś gdzieś jeszcze, słuchajcie, jest, bo... A, budynek! W budynku jeszcze. No właśnie. Dawaj. Ach, kurde. Dawaj tutaj, gaś. Tu się coś tli. Dobra, fajnie. Chodź. Ale ci pomożecie, bo to przecież kurna, nie wiadomo o co tu chodzi. Przez ściany? O! New objectives added. O, to jeszcze nie koniec! Oh my god! Dobra, ciśniemy całą jednostką, kurde, całą grupą. Dobra, tu trzeba szybciutko gasić. O, tutaj jeszcze ludzie. Co my tam mamy? Save everyone. Dobra, widzę dwoje. Jak na razie. Dobra, to ratownik. Kuźwa. Ratownik, ty ciulu, ty i tak wody nie masz. Ciśnij, karetkę trzeba podstawić. Dobra, natomiast technik niech ciśnie tu. Dobra, chodź, mistrzu. A ty, dawaj tu. Tu jest Safia. Safia zaraz będzie pusta. Frances jakiś ma duże zbiorniki, naprawdę. Dobra, dajmy ją tu, szybciutko, niech ona się wypełni. Czy napełni, jak to woli. Tutaj nikogo już chyba nie ma, więc my praktycznie, zdaje się, uratowaliśmy wszystkich. No ale jak to się rozprzestrzeni, to będzie niefajnie.
Dobra. Ten niech idzie już tutaj gasić. Okay. Albo przynajmniej zabezpieczać. Safia od tej strony. Niech ciśnie. Albo może od tej. No i jeszcze tego bym dopełnił do końca. Frances, za chwilę mu się woda skończy. Kurde, i to mnie martwi. Tutaj coś się jeszcze hajsuje. Niech on tam sobie będzie... O, elegancko gasił. Co on się, ratownik... Kurde, no gościu. Czemu on się wepchnął w te płomienie? Znowu? Dobra, gaście to ładnie. Dobra, Safia bardzo ładnie sobie radzi. Frances zaraz się wypulta z wody, niestety. Czy tu się coś rozprzestrzenia? Nie, nie rozprzestrzenia się. To dobrze. Dobra, Frances, chodź. Karetkę można odstawić. A ty, mistrzuniu, gaś tu, bo to mi się... Wszystko rozprzestrzenia... A, tu Safia gasi, dobra, to... To dawaj, dawaj. A kurna, tu poszło na korony drzew, na drzewa poszło. Ej, to obejmie mi budynek pewnie za chwilę. Dobra, kto jest gdzie w tym momencie, bo ja już się pogubiłem leciutko. Dobra, Frances, ty się tu uzupełniałeś, okej. Okay. No to gaś, tato. Tutaj to chyba jakoś podejścia nie będzie, więc no ja ich nie będę w ogień pchał. Trudno, najwyżej mi się budynek zajmie, ale... Ale wszystko po kolei. Dobra. Ratownikowi się zaraz woda skończy, więc trzeba go... Właśnie. Wysłać. Na dopełnienie. Czy ja beczkę mogę... No właśnie, nie mogę beczki tam podesłać. Cholera, no oni muszą... ganiać. Wiecie co, no, no moim zdaniem no, powinna być opcja hydrantów tutaj w tej grze, tak? Żeby można było się podłączyć, no ale... Najwyraźniej... Twórcy pomyśleli inaczej. Trudno. Safia kica się zatankować, ratownik zaraz się zatankuje, ale tutaj jego brachol technik wypulta się z wody, więc tak czy inaczej no ktoś będzie musiał przy tej beczce dymać cały czas. Ja już go tu wysyłam. Frances jedyny na boju, na polu boju został. Tu już go idzie Larry wspierać. Dawaj, dawaj, hopie, gaś to. Moglibyśmy w sumie pozwolić, żeby to wszystko się zjarało, no tylko, że boję się, że to coś się tutaj zajmie. Dobra, tutaj mamy tego, tutaj Safia się już wypełniła, więc elegancko wpuśćmy ją tam. Zobaczmy, czy ją to nie będzie parzyło, nie? Bo to jeżeli będzie problem, no to ją stamtąd zabierzemy. Natomiast technik tu niech przejdzie. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. No, chyba tam jest dla niej za gorąco nieco. Ale czy traci na zdrowiu? No tak, już nie. Dobra, leci technik. No, Frances za chwilę będzie musiał lecieć do beczki. A, dobra. Ty to, żeś synu chyba trochę za blisko podszedł, wiesz? Gaś sobie tutaj może. No tam zobacz, masz. Do góry wal, o. Widzisz? No dobra, 6% uszkodzeń. O, żeś ty synu. Kuźwa, dobra. Trzeba od tej strony chyba zacząć działać. Bo tu mi się zaraz ten budynek zajmie. Dobra, nie macie co robić, to chodźcie. A, ty musisz się napełnić. Sorry, Frances. Nie przyuważyłem, kliknąłem bezmyślnie i no ja. Dobra, ale widzę, że te budynki jakoś tutaj się nie zajmują, to ja bym proponował Safię dać od tej strony. Natomiast tutaj chłopaki, bliźniaki będą sobie gasić we dwóch. Dobra, Laremu ratownikowi zaraz się woda skończy, więc będzie musiał się zatankować. No i już się skończyła. Dobra. Frances może pomóc Safi. A ty? A ty tam nie możesz dojść pewnie, tak? No i dojdzie, okej. Dobra, nic się tutaj nie dzieje. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś rozwlekane w czasie, że po prostu no, ten pożar
będzie już ostatnim, ze względu na to, że no trochę już długo ten film trwa. Dobra, Larry się tankuje, Safia zaraz będzie pusta. O! No i udało się, proszę Państwa. $1600 kolejne wpadło na nasze konto. No i co? Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.